Dzień dobry, cześć i czołem. Witajcie. Miło, że znowu jesteście na moim kanale. Plan na dzisiaj mam taki, że idę zobaczyć, czy obóz jeszcze stoi. Mam ze sobą parę tradycyjnych produktów na wielkanocne śniadanie. Będę miał zamiar je sobie w obozie przyrządzić. Może wykonam jakieś drobne prace obozowe. Zobaczę, co zostanę na miejscu i co mi wpadnie do głowy. Także zapraszam, chodźcie ze mną. Nachodzę. Za mną leśnicy jakieś prace tu ostatnio wykonywali. Cały ten ta ścieżka w lesie czy przecinka jest przekopana, przeorana. Kto wie, może obóz został odkryty, bo znajduje się w niedalekiej odległości stąd. Pozostaje to tylko sprawdzić. Wygląda na to, że obóz jest nietknięty. Albo go nikt nie zauważył, albo go ktoś zauważył, ale zostawił w spokoju, bo mu nie przeszkadzał. Albo go ktoś zauważył, zostawił w spokoju, bo mu przeszkadzał i zamontował gdzieś tutaj jakąś fotopułapkę czy coś takiego, czy kamerę, żeby mnie złapać. Nie wiem. W każdym razie trochę dziwnie się tu czuję dzisiaj. Także zacznę przygotowywać materiał na ognisko, bo chcę przyrządzić sobie dzisiaj jajka w stylu Raya Mirsa, a do tego będę potrzebował dużo gorącego popiołu. Także ognisko musi troszkę popłonąć. Także to w pierwszej kolejności przede mną czeka. Także biorę się za przygotowanie drewna na ognisko. Mam tu trochę drewna, które sobie naciąłem podczas poprzedniej wizyty. Leżało to sobie pod szałasem. Jest całkowicie suche. Nie mam ze sobą dzisiaj siekierki. Także wszystko będę musiał wykonać nożem. Mam baton, który zrobiłem. Młotek obozowy, który zrobiłem w jednym z poprzednich odcinków. I od tego zacznę.
Słuchajcie, mam przyszykowane ognisko. Narobiłem takie federstyki. Bardzo suche drewno, więc spróbuję odpalić ognisko bezpośrednio od tego, używając krzesiwa. Samo palenisko mam skonfigurowane w taki sposób, że jest ono podwyższone, tak żeby był dobry przepływ powietrza. I po tym, jak rozpalę ognisko, powinno ono przez dłuższy czas samo płonąć, bez konieczności dokładania. I w tym czasie może będę miał chwilkę czasu, żeby coś w obozie zdziałać, bądź zwyczajnie zebrać opał na przyszłą wizytę, tak żeby mógł sobie podetchnąć przez ten czas, tak jak to drewno wysychało kilka tygodni. Ok, spróbujmy. Jak się nie uda z federstykami, mam też korę brzozy, czyli bardziej tradycyjna metoda, albo częściej przeze mnie stosowana. Także życzcie mi szczęścia. Może się uda. Udało się więc rozpalić ognisko od federsticków. Trwało to troszkę dłużej niż od kory brzozy, ale też bez przesady. Myślę, że 20 sekund w sumie, zanim drewno załapało iskrę. No wiadomo, drewno było bardzo wysuszone, idealne do takiego sposobu rozpalania ognia. Także ognisko teraz płonie. Tak się zastanawiałem, co tu jeszcze w obozie porobić i doszedłem do wniosku, że skoro jest to świąteczny odcinek wielkanocny, to nic nie będę robił. Po prostu się polenię, posiedzę sobie trochę w terenie, poodpoczywam. Jedyne co wykonam, to zbiorę troszkę, tak jak mówiłem wcześniej, opału na przyszłość. Więc dzisiaj, w ramach tego wielkanocnego wypadu, będę chciał przyrządzić sobie jajka. Do gotowania jajek nie będę wykorzystywał żadnego naczynia. Będę chciał to zrobić w popiele. Ale o tym może za chwilkę, jak będę jajka przygotowywał. Ognisko jeszcze troszkę czasu potrzebuje. Do tego mam żurek, białą kiełbasę, którą przyrządzę nad ogniskiem na moim grillu. No i do kiełbasy mam chrzan. Taka minimalistyczna wersja polskiego wielkanocnego śniadania.
ale spędzona na łonie natury, więc na pełnym wypasie. Żeby przygotować jajka w ognisku, muszę mieć miejsce w palenisku, gdzie będzie sam popiół, w miarę oddalony od żaru, tak żeby jajka się zagotowały w powolnym procesie, a nie pękły. Przynajmniej taka jest teoria, jak o tym czytałem. Bo jak większość rzeczy na tym kanale będę robił, to oczywiście po raz pierwszy. Także teraz przebuduję trochę ognisko. Jego główną część przesunę na bok. Z boku postaram się zrobić jakieś miejsce, może nawet małe zagłębienie, w którym będę mógł zbierać popiół. I w tym miejscu będę przyrządzał jajka. A nad żarem, na grillu, będzie się smażyć kiełbaska. Z tego, co przeczytałem i zobaczyłem na filmach Raya Mearsa, żeby zrobić jajko bezpośrednio z ogniska, należy u góry jajka wykonać niewielki otwór, tak żeby powstała para w środku i ciśnienie, które w tym jajku powstanie, mogło uciekać, jajko mogło się w środku zagotować, ściąć, a nie zwyczajnie wybuchnąć pod wpływem ciśnienia, które tam w środku powstanie. Także spróbuję wykonać. Widzicie to? Spróbuję wykonać niewielki otwór. Ok, więc otwór mam tej wielkości. Z tego, co mi wiadomo, powinien być na tyle duży, żeby się nie zasklepił, żeby białko się nie ścięło i go nie zasklepiło, ale też nie za wielki, żeby jajko nam ze środka nie uciekło. Mój ma jakiś może centymetr średnicy. I z tą wielkością będę próbował te jajka na ognisku upiec, ugotować, usmażyć. Nie wiem, jaka to jest technologia obróbki. No ale zobaczymy. W miejscu, które sobie wcześniej przygotowałem, wyłożyłem trochę żaru, który zdążył sobie ostygnąć. I teraz w tym miejscu będę chciał przygotować moje jajka. No zobaczymy. Trochę to może potrwać, więc teraz wezmę się za przygotowywanie kiełbasy. I może będę gotował już żurek. Zobaczę, jak pójdzie z jajkami. Jajka się powoli ścinają, ale trzeba ich cały czas pilnować, dokładać żaru, ale też nie za dużo, no i co jakiś czas je obracam. Nie wiem, czy widzicie, ale białko się już prawie ścięło, na razie się nie gotują, więc chyba kontrolę nad procesem udało mi się zachować. No ale zobaczymy, jak jajka będą
gotowe, wtedy wstawię. O, widzicie? Teraz jedno wykipiało. Ale super, udało mi się to złapać. Gdyby nie było, o, gdyby nie było tego otworu u góry, no to prawdopodobnie w tym momencie jajko by wybuchło i byłoby po nim. Chociaż wcale nie jest powiedziane, że jeszcze nie wybuchnie. Dobra, jak jajka będą gotowe, wtedy dopiero wstawiam kiełbasę nad ognisko i będę przygotowywał też wtedy żurek. Myślę, że jajka są gotowe. Zaraz je ściągnę całkowicie. Włożyłem kiełbasę na ruszt. No, także powoli zbliżamy się do wielkiego kulinarnego finału. Forest szefa. Wiem, głupotu gadam. Okej, sprawdźmy jajeczka, czyli gwóźdź dzisiejszego wypadu, tak naprawdę w teren. Uciekają mi we wszystkie strony. Mam nadzieję, że jest ostro. No i mam nadzieję, że nie są na miękko, bo będę upaprany zaraz. Szczerze się Ewa na pewno bardzo ucieszy. Zrobione jest. Sporo jajka wykipiało. Ciężko się to obiera. Może powiedzmy, że jest grubsza obrane. O, właśnie żurek mi wykipiał. Fajnie. Dobra, próbujemy jaja. Smacznego. Smakuje wybornie. Dym zrobił swoje, także jest aromatyczne. Nawet nie trzeba soli i pieprzu używać. Ok, idę ściągać żurek, bo zaraz będę miał cały w ognisku. Może obłe kształty mojego ciała o tym nie świadczą, ale nie jestem wielkim fanem kiełbas. Jak kiełbasa, to rzadko i to praktycznie tylko z ogniska. Białej nie jadam prawie wcale, oprócz okresu wielkanocnego. Ale ta, muszę przyznać, jest naprawdę wyśmienita. Zresztą chyba jak wszystko przyrządzane na otwartym ogniu. To tyle z dzisiejszego wypadu. Czekam, aż ognisko ostygnie. Popijam sobie żurek, który tak naprawdę
jest najsłabszą częścią mojego dzisiejszego menu, bo gotowy, kupiony w kartonie. Życzę Wam wszystkiego najlepszego na święta. Odpoczywajcie. Jeśli dacie radę, róbcie to aktywnie w terenie. Nie byłbym sobą, gdybym nie poprosił o subskrypcję. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi przygodami, kliknijcie ten dzwonek, który powinien Was powiadomić, chociaż jak wiemy z doświadczenia, nie zawsze to działa. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten krótki, wielkanocny wypad w teren się Wam podobał. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.